teraz pierdalamy, chłopaki, pana z Kamil zajebie. Rurku! Kamil, ale ja nie nazywam się Rurku, tylko Edward, już to ustaliliśmy. Rurka zwolniliśmy. Przynieś mi Rurku do koksu. Okej, pewnie musimy tylko doskoczyć do studia wojewódzkiego i ci przynieść. Położymy ci to obok twoich opalonych fifek i befedrów, okej? Tak. Czy coś jeszcze dla ciebie, Kamil, zrobić? Może umówimy cię z ładną panią na randkę? Zamknij, kurwa, ryj, śmieszku. Jebią mnie randki, jak będę chciał, to sobie skoczę do mieszkania i tam opędzluję po mordzie nawet te tutaj. Proszę was jedynie o to, żeby Rurku było zawsze na stole. Kurwa, maluj delikatnie i pozwolnię cię, zanim cię wyrucham. I to w dodatku w tym studiu. Dobra, Kamil, słuchaj, teraz serio, nie wiemy w końcu, czy mamy ci ten stół czyścić, czy zostawić wszystko tak, jak jest, no bo nie ukrywam, jest upierdolone, ty chyba nie chcesz być upierdolony. Boisz się, że jakiś Latkowski czy inny dziennikarz sprawdzi jego czystość? Kurwa, człowieku, jestem szefem faktów, praktycznie jestem królem TVN-u. Królem TVN-u jest Kuba Wojewódzki i... Słuchaj, Wojewódzki może mi possać, co też zresztą kilkakrotnie robił za łyk piwa i kreskę z tego stołu. Jestem Kamil Dubczok i powiem wprost, tak bardzo się nie boję, że nawet w laptopie mam filmik, jak koń wali laskę i nie jest to metafora. Chciałeś powiedzieć, jak laska wali konia, prawda? Prawda? Jebać stół, idę kogoś zmolestować. O, dzień dobry, pani Bożenko. Dzień dobry. Jeszcze pani żyje? Chce pani zobaczyć mojego fakta?